Ja bardzo wnikliwie obserwuję w kinie, na projekcjach swoich filmów reakcje dzieci. I jeśli zauważam, że są rozmowy, że chodzą między sobą, to wiem, o, nietrafiony film, dziecko to nie interesuje. Ale musimy zwracać uwagę nie tylko na to, żeby robić filmy, które dzieci interesują, ale dzięki temu, że film animowany tak bardzo sugestywnie oddziałuje, szczególnie na młodego widza, należy wykorzystać to i rozwijać jego wyobraźnię, nie tylko plastyczną, kształtować jego charakter, jego emocje. I można to robić w złym albo w dobrym kierunku, dlatego tak te filmy są bardzo ważne dla młodych widzów. To, że za pomocą tych plastycznych metafor można w sposób skondensowany przekazywać pewne jakieś ważne treści, ważne przemyślenia twórcy, jest niezależne od tego, w jakim czasie się je odbiera, czy 50 lat temu, czy w tej chwili. W pewnym okresie życia człowiek patrzy wstecz i zastanawia się, co zdziałał w tym okresie, który mu przeznaczono. I ta nagroda, no, mówiąc nieskromnie, pociesza mnie w tym, że widocznie coś dobrego musiałem zrobić, skoro w tak zacne grono tę nagrodę mi przyznał. Zawsze starałem się o to, żeby moje filmy były odbierane niezależnie od różnic wiekowych, żeby i dziecko, i dorosły człowiek coś zobaczył interesującego w tej mojej pracy. Więc wydaje mi się, że jeśli tę nagrodę przyznano mi, no to chyba cały mój wieloletni wysiłek nie poszedł na marne. I tak jakoś cieszy mnie to, że doceniono. Wprawdzie mam zamiar jeszcze zrobić parę filmów w swoim życiu, więc mam nadzieję, że to nie jest moje jeszcze ostateczne osiągnięcia, to co do tej pory podsumowano. Ale jeśli to co do tej pory dobrze jest ocenione, no to rokuję nadzieję, że następne pozycje nie będą gorsze.